Ja też to będę stać sobie Ale nie, trzeba. Ty, John, no to ogólnie ty powinieneś ustawić, jak sobie pan ja po jedną część, prawe skrzydło, lewe skrzydło. Właśnie tutaj wchodzi szóstka teraz. Tak. Pocznij! Drużynowie przygotują drużyny do raportu. Baczność! Spocznij! Kolejny odlicz! Raz, dwa, baczność! Drużynowy meldować, spocznij! Baczność! Na wprost do raportu pasz! Druhu Natalia Szlęk melduje szóstu kupców od różnych akcji z Kubarta na apelu. Rozpoczynając start. Stan 7 plus fotograf. Czuwaj druhu Kinga Krużal melduje szóstą oddechanie przemakalni na apelu rozpoczynającym rok harcerski. Stan 10. Czuwaj druhu! Druhna Karolina Bonner melduje 24 próbną drużynę wędrowniczą na apelu rozpoczynający rok harcerski. Stan 1. Czuwaj druhu Kamilu, Ćwik Michał Pawliszko melduje czwartą drużynę harcerską na apelu rozpoczynającym harcerski start. Stan 10 plus 1, nieobecna, usprawiedliwiona. Czuwaj druhu Kamilu, Ćwik Hubert Początek melduje dziewiątą mielecką drużynę harcerską na apelu. Stan 21 plus organizacja. Czuwaj druhu, druh Igor Winiarski melduje pierwszą HTHS Metoperek na apelu rozpoczynającym rok harcerski. Stan 1 plus 1, usprawiedliwiony, nieobecny. Czuwaj druhu prowadzący, Samarytanka Olesia Dowiec, melduje 8 DHS na apelu rozpoczynającym rok harcerski. Stan 6. Całość, baczność, na wprost do raportu patrz. Czuwaj druhu komendant. Czuwaj druhu harcmistrzów. Druh Kamil Hajduk melduje harcerski start na apelu rozpoczynającym rok harcerski. Stan 68. Związek Harcerstwa Polskiego, komendant chówca imienia Antoniny Gębicowej w Mielcu. Mielec, 13 września 2014. Rozkaz L11 łamany na 2014. Spocznij. Druhny i druhowie, spotykamy się po raz pierwszy w tym nowym roku harcerskim, po zakończonych wakacjach. Za nami obozy, kolonie, kursy i zloty, które przyniosły wam sporo wrażeń, przygód oraz nowych znajomości. Rozpoczynamy naszą codzienną pracę w gromadach i drużynach. Tradycyjnie na początku września wasze drużyny są po nowych naborach. W swoje szeregi przyjmujecie nowych członków. Musimy im pokazać, jak pracujemy, czym się zajmujemy i jak dobrze jest być harcerzem. Przed wami zbiórki, rajdy, biwaki oraz gry i zabawy, na których sporo przeżyjecie oraz sporo się nauczycie. Chciałbym zachęcić wszystkich harcerzy do zdobywania nowych stopni i sprawności. Praca ze stopniem podnosi waszą wiedzę oraz doskonali waszą umiejętności i na pewno zamknięcie każdego stopnia przynosi sporo satysfakcji. Gratuluję gorąco nowym drużynowym objęcia odpowiedzialnych funkcji i życzę im powodzenia i satysfakcji w pracy z drużyną. Naszym tegorocznym maturzystom, których w tym roku w naszym klubcu jest spora grupa, życzę miłej, spokojnej nauki oraz jak najlepszych wyników końcowych.
naszym instruktorom, którzy w tym roku rozpoczynają naukę na studiach i tym, którzy naukę na studiach kontynuują. Życzę jak najlepszego życia w świecie studenckim oraz osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce. Mam nadzieję, że nasi studenci w dalszym ciągu będą związani z naszym KUFCem, bo bardzo liczymy na dalszą współpracę z nimi. Dziękuję wszystkim instruktorom i harcerzom, którzy zaangażowali się w naszą harcerską akcję letnią w tym roku oraz za pracę, jaką włożyli, aby obozy, kolonie oraz półkolonie przebiegły w sposób atrakcyjny, sprawny i bezpieczny. Życzę wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom wiele przygód i przeżyć i niech harcerskie ideały prowadzą Was po harcerskim szlaku. Tutaj mamy, spotkamy się na rajdzie mieleckim i będziemy sobie wspólnie wędrować. Nie ma co się obawiać, rajd mielecki, trasa nie będzie taka długa. Będzie tam gdzieś około 12-13 km, więc każdy z Was nawet taki najmniejszy przejdzie. Natomiast trasa kosztem tej długości będzie bardziej taka atrakcyjna, punktowo. Tam coś ósemka dość ciekawego chcę przygotować. Ja Wam tak ze swojej strony życzę, żebyście mieli siły i zapał, żeby dużą energią ruszyć w tym roku harcerskim. Dużo rzeczy przed nami. Prawdopodobnie po rajdzie mieleckim spotkamy się w takim samym gronie na biwaku KUFCa, który będzie w listopadzie. A później jeszcze, tak jak co roku, dużo innych różnych ciekawych fal, takich, żebyśmy się mogli wspólnie integrować. Także proszę dziewczynę tutaj o kontynuację. To my również chcielibyśmy Wam podziękować za przybycie dzisiaj. Mam nadzieję, że gra Wam się podobała, że udało Wam się znaleźć pojemniczki, chociaż wiemy, że niektóre były trudne do zdobycia. Oglądaliśmy Wasze pamiętniki, bardzo nam się podobały. Widać, że włożyliście w nie dużo serca i bardzo się staraliście w wykonaniu. I teraz chcielibyśmy, aby każdy patron pokazał nam swój pamiętnik i pokazał nam zadania, jakie realizowaliście na punktach. To może zaczniemy od Eureki. No to trzeba było napisać wiersz. Pierwszy co? To ja go może przeczytam. Miejską dżunglę przemierzali, ulicami i lasami, dumnie krocząc w swych mundurach, pokazując swoje chęci, jak to wszystko tu ich kręci. Choć swych punktów nie znaleźli, wszystko bardzo dobrze znieśli. Nie poddali się od razu, lecz do przodu szli zarazu. Dziąbkie brawa, 2,5! No to 9. A nie, przepraszam, jeszcze Igor. To ja chciałem przeczytać nasz wiersz. Ja nie pisałem sam, tam był patrol z 4, tak? Pozdrawiam ich. Przed kamerami. Za górami, za lasami. Tym raz harcerz z jeleniami, żywił się jedynie bananami, jego jeleń marchewkami. Raz ten jeleń zachorował, lecz go harcerz uratował. Morał z tego wiersza taki, ziemia jest okrągła. Dziękuję. Brawo! Brawa słonia na ich cześć! To teraz 9. Która? Mocna. Nasz dziennik jest bardzo piękny, wykonany przez brucha prowadzącego, jointa. Chcieliśmy mu podziękować. Wiersza nie mamy, bo twórci nie jesteśmy, wybaczcie nam. Dziękuję. Smutno, wiem. Staraliście się. Staraliśmy się, ale nie wyszło. Wspieramy was. To starsza 9. Nasz pamiętnik został wykonany przez Pawła. Chcemy się przed Wami pochwalić wierszem, którego treść konsultowaliśmy ze wszystkimi. Młody harcerz, niczym nieustraszony, pokona każdy problem, niczym niewzruszony. Gdy ktoś pomocy potrzebuje, on przybywa, kłopot rozwiązuje. Taka jego rola. Służy każdemu, Bogu, Polsce, narodowi naszemu. Sam go nie słuchałem. Rumba? Łos! Rumba? Łos! Rumba, rumba, omba? Łos!
Tak. Już za dużo mówię. To teraz mój wiersz postawi na Bartka. No to harcerz sumienny zawsze pomaga, za rękę złapie każdego rodaka, z uśmiechem na twarzy idzie przed siebie, zdobywając odznak naprawdę wiele. Z ojczyzną w sercu zawsze gotowy, bronić Polski się nie boi. Takie rymy w ogóle. Na to nasz wiersz się nazywa Ogórki. Był raz sobie harcerz młody, który lubił swe przygody, więc drużyną swoją całą na biwaki chodził śmiało. Raz zabłądził sobie w lesie, skręcał w prawo, lewo, gdzie poniesie. Spotkał lisy i wiewiórki, które dały mu ogórki. I teraz wysłuchamy poezji Młodszej. Więc, jako że w naszej drużynie nie ma osoby obdarzonej lekkim piórem, postanowiliśmy to ująć w kilku zgrabnych słowach. Hashtag ZHP. Hashtag Polish Scouts. Hashtag Harcerski Start 2014. Hashtag Hufiec ZHP Mielec. Hashtag Szósta Drużyna Harcerska. Hashtag Nieprzemakalni. Hashtag Waterproof. Hashtag Gra Miejska. Hashtag Nowy Rok Harcerski. Hashtag Level Up. Hashtag Scouting. Hashtag Aleksander Kamiński. Hashtag Druh Kamyk. Hashtag Scouting is our lifestyle. Hashtag Za mundurem panny sznurem. Hashtag Harcerskie ideały. Hashtag Najlepsi. Hashtag Geocaching. Hashtag Tak bardzo. Hashtag Znajdzie wszystkie. Hashtag Pokemony. Hashtag Pokebole. Hashtag Adam. Hashtag Rodzina Adamsów. Hashtag Czuwaj. Teraz chcielibyśmy wam podziękować za udział w starcie przez dyplomy. Dyplom za udział w harcerskim starcie dla Fantastyczny Pierwiastek z Pięciu. Dziękuję bardzo. Wspaniale. Dyplom za udział w starcie harcerskim Rodzina Adamsów. Dyplom za udział w harcerskim starcie dla Ziemniaczane Fryteczki z Kaczupem. Dyplom za udział w harcerskim starcie dla Komary Tną. Gratuluję. O, a teraz będzie dyplom za zajęcie trzeciego miejsca w harcerskim starcie dla... Dyplom za zajęcie drugiego miejsca w harcerskim starcie dla... Kawaleria Cebulaku! Kawaleria Majonezy! Gratuluję Cebulaczku! A dyplom na ręce nasze? Proszę! No i teraz tak nikt się nie spodziewa. Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w harcerskim starcie dla... Kiełbasiane Ślimaki! Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Byłem z nimi jak coś tam. Tak, nie,
jakbyśmy mieli dolara